Ogłoszono trzeci etap znoszenia ograniczeń wprowadzonych wcześniej w celu walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. 17 maja zdjęte zostaną następujące obostrzenia. Dzieci poniżej 13 roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna. Zmniejszone zostaną restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Podczas mszy lub innego obrzędu na jednego uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na jedną osobę przypadało 15 m2. Dzień później 18 maja zniesione zostaną kolejne ograniczenia. Wznowiona zostanie działalność salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Zaczną funkcjonować restauracje, kawiarnie, bary i przestrzenie gastronomiczne w galeriach handlowych. Będzie można prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policjalnych, rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację. Otwarte zostaną także Placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe. Zwiększone zostaną limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych. Na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach i skateparkach może przebywać maksymalnie 14 osób plus dwóch trenerów. Na otwartych, pełnowymiarowych boiskach piłkarskich mogą przebywać maksymalnie 22 osoby plus 4 trenerów. Umożliwiona zostanie także organizacja zajęć w halach i salach sportowych. Wznowione zostaną także działalność kin plenerowych w tym samochodowych, praca na planach filmowych, nagrania fonograficzne i audiowizualne w instytucjach kultury, indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych. Będzie można także organizować próby i ćwiczenia niezbędne do przygotowania wydarzeń artystycznych. Określenie czasu i trybu przywracania działalności oraz szczegółowych procedur związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności należą do dyrektora danej instytucji kulturalnej. Zmieniony zostanie limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Pojazd może zabrać tyle osób, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących. Następne ograniczenia zdjęte zostaną 25 maja. Planowane wtedy jest przywrócenie na uczelniach wyższych zajęć dydaktycznych dla studentów ostatnich lat studiów, zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie. Możliwe będzie również wznowienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej, a także wprowadzenie konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów ósmych klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły się odbywać indywidualnie lub w małych grupach. Od 1 czerwca wrócą też konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów. Więcej informacji na temat znoszonych ograniczeń znaleźć można na stronie www.gov.pl ukośnik Koronawirus.